prezentuję, słuchajcie, twarożek ten pątnicy jest naprawdę taki, no bardzo fajny, trochę soli, pieprzu, widzicie, krewetki, pomidorki. Słuchajcie, jestem ciekawa, kto z Was łączył krewetkę z twarożkiem i z kiełkami. Pycha. O Jezus. Pycha. Cześć, Dzinek. Słuchajcie, pycha, bo krewetki są lekko słone. I twarożek też tam popieprzyłam dodatkowo. I kiełki jeszcze, no po prostu pycha. Dajcie znać, kto z Was łączył krewetkę z twarożkiem. Pycha. Słuchajcie, pycha. 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 Serio. Jeszcze raz. Trzeba nałożyć. Patrzcie. Widzicie? Krewetka. Twarożek. Kiełki. Pomidorek tu się jeszcze nie zmieścił. Pycha. Hit. Tak, Dzinek? Składam dla Was filmik ulubieńcy. Ulubieńcy takich, jakich jeszcze nie było na moim kanale. I myślę, że forma właśnie tych makijażowych, kosmetycznych filmików zmieni się trochę. Także myślę, że jak tego vloga oglądacie, to możliwe, że już jest na kanale ten filmik. Jeżeli jest, to Wam tu podlinkuję. Jutro odbieram w końcu wyniki z sanepidu i od razu tego samego dnia, czyli od razu właśnie jutro te wyniki i od razu lekarz. Już miałam telefon z fabryki, że już czekają, nóżkami przebierają, tak jak ja. Więc nowy tydzień, zacznę już pracę. Powiem Wam, że no... jest moc, w sensie takim, że no, mówiłam Wam już w poprzednim vlogu, że to jest zupełnie nowa praca, której nigdy w życiu nie robiłam. I powiem Wam, myślę, że widzicie moją zmianę. Teraz tutaj mam swoje centrum dowodzenia. Zielone, okienne, po prostu niebo. Po prostu jestem mega szczęśliwa, słuchajcie. Naprawdę uwierzcie mi, że zmienienie stołu, gdzie stoi, ma duży wpływ. No zupełnie inaczej się czuję, nowe energie mam, ale do czego zmierzam? O, i teraz mogę sobie wziąć tak, żeby światło z okna nawet lepiej, żeby mi było widać. Tam widzicie z tyłu lakiery z Douglasa. Powiem Wam, mogę Wam powiedzieć pokrótce, że taki fajny wiśniowy kolor odpadł mi na drugi dzień, natomiast czerwone dobrze się sprawdzają i bardzo długo mi się trzymał czerwony kolor, ale patrzyłam drugi czerwony, bo tam jest kilka odcieni, jest zupełnie taki sam, więc tego trochę nie kminię, że dosłownie, naprawdę, ja nawet w różnych światłach sprawdzałam i te odcienie są takie same, więc tak jakby, wiecie, podwójny czerwony, trochę to słabe jest. Reszty jeszcze nie testowałam, tych takich jasnych, ale tam w którymś jakimś filmiku Wam zrecenzuję te lakiery z Douglasa, bo pierwszy raz mam te lakiery z Douglasa i myślę, że kolor też ma znaczenie, po prostu, czy wiecie, pigmentacja. I też jak ścierałam ten czerwony, to miałam bardzo płytkę, taką żółtawą, nie? Ale to często przy czerwonych się robi, chociaż jak używałam Eveline czerwonego, to tak nie było. Aż takiego efektu nie było. Ale trwały był. To muszę przyznać, że czerwony kolor z Douglasa, z tej kolekcji jest trwały i ładnie mi wytrzymał i sprzątałam w domu, także ręka mi pracowała dużo i nie odprysł. Ale do czego zmierzam właśnie?
Słuchajcie. No i właśnie. No i wybiłam się z rytmu. Tak, to jest jak tyle tematów chcę poruszyć. Więc jutro wiem, że właśnie dzisiaj też dzwoniła do mnie osoba właśnie z fabryki, czyli tam z fabryki kosmetyków idziemy dopracować, że już przebierają nóżkami, ja też przebieram nóżkami, ale powiem Wam, że tak jestem podekscytowana, bo wiecie, jak poszłam do Pepco pracować, to się szybko działo i widzę, że to ma lepszy wpływ ogólnie chyba na naszą psychikę, przynajmniej na moją, że tam było, wiecie, była rozmowa i od razu tak naprawdę poszłam do lekarza i już, nie wiem, za 3 dni byłam tam w pracy, tak? A tutaj bardzo długo się to przedłużyło. Pomijam fakt, że ta praca przyszła do mnie w przedostatni dzień mojej ostatniej pracy, tak? Czyli pani kierownik pewnego działu z tej fabryki po prostu przy kasie zaproponowała mi tą pracę. I później jeszcze perypetie, o których Wam jeszcze opowiem, po prostu dała mi numer telefonu, który okazało się, że nie był do niej numerem telefonu, więc musiałam namierzyć tą osobę internetowo, mailowo, przez stronę, bo po prostu stwierdziłam, no może ktoś się pomylił, wiecie, wystarczy przestawić jakąś cyferkę i tak dalej, tym bardziej, że wtedy, kiedy ona mi dawała ten numer telefonu, było duże zamieszanie, to był koniec roku, kolejka była i ona, pamiętam nawet, że zastanawiała się, bo chciała mi dać numer telefonu właśnie stacjonarny do tej fabryki, tam gdzie, do biurka, gdzie ona pracuje, natomiast nie mogła sobie przypomnieć. Ale to tak jest, nie? To do nas dzwonią, a nie my do siebie. Ja też często, jak ktoś mnie pyta o numer telefonu, to muszę sobie przypomnieć. No i ja czekałam na ten telefon, w końcu zadzwoniłam pod ten telefon po Nowym Roku. Okazało się, że to nie, w ogóle pani nie wie, o co chodzi, że to nie ona. No i zaczęłam namierzać tą panią. Udało mi się ją namierzyć, ona mnie przeprosiła, że taka sytuacja zaistniała. No i spotkałam się w końcu, tak, na tej rozmowie i tak dalej, no i okazało się, że muszę zrobić badania, tak naprawdę chodziło o ten sanepid, który najdłużej trwa, no i to wszystko w czasie się rozkłada, wiecie, i moje emocje i to, że to jest taka zupełnie inna praca i tak dalej, to widzę, że to ma taki wpływ na mnie, że jestem lekko poddenerwowana, w ogóle dzisiaj śniły mi się jakieś takie rzeczy nie za fajne, ale to tak jak mówię, jak o czymś myślimy, jesteśmy, czy pozytywnie, to tak naprawdę, o Jezus, ręka już mnie boli, powinnam wziąć sobie statyw, to tak naprawdę nawet nie ma większego, słuchajcie, znaczenia, czy to jest pozytywne, czy negatywne, po prostu myśli się kłębią w nas cały czas i one właśnie wypływają, jeżeli jest ich bardzo dużo, to wypływają w śnie też, tak. Także składam dla Was no i widzicie, takie zmiany są, no po prostu z tego okna tutaj się mega cieszę, mega. I tutaj mam swoje drzewko szczęścia, swoją palmę. Słuchajcie, a propos, bo wspominałam Wam o tym kanale Życie pod palmami. To, że ja coś mówię, słuchajcie, że coś mi się podoba, jakiś kanał i osoba, to słuchajcie, to nie znaczy, że wszystko mi się podoba. Ja już to kiedyś powiedziałam, I myślę, że w ogóle no, otwarty umysł na tym działa, że przyjmujemy, adoptujemy pewne informacje, które chcemy sprawdzić, przekonać się i coś do nas dochodzi, coś nowego po prostu. I w tym kanale ujęło mnie to, że a propos tej diety, to właśnie jest takie dla mnie nowe postrzeganie. Jakby nikt inny tego w ten sposób mi nie przedstawił i to jakby do mnie trafia i chcę się nad tym zastanowić, tak? Bo otwarty umysł tak działa, nie zamyka się w schemacie i że jedna prawda i niepodważalna, tylko po prostu szuka odpowiedzi i różnych i to jest porównywanie, wymiana informacji. Natomiast wymiana informacji, tak, doświadczeń i to właśnie jest też fajne, że to ludzie mówią o tym, a nie medycyna, profesorowie, udowadnianie i tak dalej, bo właśnie to podejście bardzo mi się podobało. To, że ktoś mówi,
specjaliści, powiedzmy, mówią, że to szkodzi, to nie oznacza, że będzie szkodziło wszystkim. I jeżeli ktoś mówi, że jemu to nie szkodzi i on się dobrze czuje, to widocznie tak dla niego to jest i to tak działa. Ale to nie powinno zamykać nam, wiecie, rozwoju i że to tylko to i zawsze i przez całe życie. Nie, bo my zmieniamy się przez całe życie. Informacje się zmieniają, doświadczenia się zmieniają, wiecie, środowisko, wszystko na nas wpływa. Więc informacje też się zmieniają. Ale to nie oznacza, że ja wszystko akceptuję na tym kanale i że... nie wiem, że wszystko mi się tam podoba. Nie. Nie. I nawet kilka już takich spostrzeżeń mam. I takich, że wiecie, ja Wam mówiłam w poprzednim właśnie vlogu, gdzie polecałam Wam ten kanał, że ja ją znalazłam jakby z innego aspektu, ponieważ ona na początku, jej wideo nie cieszyły się taką popularnością, bo mówiła o wolnym umyśle, o libertarianizmie, o wolnej myśli, o postrzeganiu świata i to mnie zaciekawiło. Tak naprawdę dopiero kiedy znalazła jakby temat skandal, to jej kanał wybuchł, tak? Ale wybuchł na emocjach i to co ona też często podkreśla, że my działamy pod wpływem emocji, jesteśmy emocjonalni. No i jej kanał też zadziałał jakby popularność na emocjach, tak? Jakby rzuciła coś przeciw, tak? Przeciw większości weganom, tak? Ludzi, którzy weganom czy frutarianom, ludziom, którzy tylko roślinami się, tak, powiedzmy, odżywiają, owocami, roślinami. W każdym bądź razie też zauważam dużo takich rzeczy, że ona, no wiecie, przysyłają jej te wideo, żeby wypowiedziała swoje zdanie na ten temat, chociaż ona też mówi, że ona nie jest guru, że ona nie jest ekspertem, nie chce być i ona chce po prostu, chce, żeby był dialog. Tylko ona ma taką formę, przedstawia to w takiej formie, nie, bo jest taką osobą, no, ktoś może powiedzieć niegrzeczną, wulgarną, taka jest, ale to jest forma, tak? I forma może nam się nie podobać. Natomiast są pewne informacje i jej spostrzeżenia, które są ciekawe i do dyskusji. Natomiast będąc taką osobą, no to też ona nie może się spodziewać, że wszyscy będą chcieli z nią rozmawiać. No, no właśnie to jest wolność, tak? Nie każdy, nie do każdego taka forma i takie podejście i tak zwracanie się będzie fajne i będzie chciał się otwierać na to. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że no, bycie, ona jest sobą i to jest jak najbardziej fajne, ale też wokół siebie już będzie miała takie osoby, można powiedzieć, które też trochę szukają sensacji albo czegoś innego, emocji. I dlatego tak... wiecie, polecam ten kanał, ale to nie jest tak, że ja nie widzę tam różnych elementów, no takich, które mi się nie podobają na przykład. I bo to nie jest tak, że ja pobieżnie oglądam wideo, jeżeli coś mnie zainteresuje. A ten kanał mnie zainteresował, tak jak mówię, ale te wcześniejsze jej postrzeganie i ogólnie mówienie właśnie o rozwoju osobistym. Natomiast teraz widzę, że idzie na tej fali. Chociaż ona mówi, że ona nie chce tego robić i tak dalej. I okej. Natomiast właśnie i też jest to pokazywane, że jednak ludzie lubią się zafiksowywać. Już jak podłapią temat, no to jadą na tym. I wiecie, nie, i mówi, że nie chce, żeby ten kanał się tak rozrósł i szkoda, że się tak rozrósł, ale rozrasta się, tak? I dalej porusza te tematy i okej, w sumie to dobrze, no bo im więcej ludzi będzie o tym rozmawiać, tym jest większa szansa, że w końcu będziemy mieć więcej informacji, które pomogą nam żyć w zdrowiu, po prostu o to tu chodzi. Ale też pamiętajcie, że właśnie trzeba brać filtr na wszystko. I filtr to nie jest nic złego. Teraz piję na przykład tak, że ciągle się Instagramowi zarzuca, że tam są zdjęcia. Nie...
retuszowany z filtrami. Filtry są dobre, jak chcemy, wiecie, coś przefiltrować, sprawdzić. Także to jest ciekawy, inny kanał na pewno niż te, co do tej pory się stykam i tak dalej. Natomiast ja go odnalazłam pod względem oczywiście weganizmu. To tylko powiem Wam, że jak później zobaczyłam, że te filmy są o weganizmie, to wtedy moja historia osobista mi się przypomniała, że może coś w tym jest. Natomiast generalnie zaciekawiło mnie podejście jej, ale i rozwój, to o czym mówiła wcześniej, w ogóle o strategiach, o Trumpie, w ogóle o historii właśnie, o Amerykanach i tak dalej. I to były dla mnie ciekawe, ciekawe wideo. Mam nadzieję, że to się rozrośnie w taką stronę jednak no, rozwoju. I tylko chciałam po prostu Wam zaznaczyć, że pamiętajcie, że to, co mi się podoba, to nie jest tak, że właśnie zamykam się w tej ideologii i już po prostu znalazłam ten kanał i to jest super opcja i tak dalej. Nie, bo forma może się wielu ludziom nie podobać i wiele ludzi ma z tym problem. Nie ze wszystkim się zgadzam. Nie do końca mi też odpowiada takie zwracanie się i takie słownictwo, ale są tam ciekawe informacje, które po prostu mogą nam wszystkim pomóc i tyle. Natomiast jeżeli coś mi się podoba, to nie oznacza, że ja na to patrzę bezkrytycznie i jestem zapatrzona. Nie, to jest ciekawe, bo jest inne i naprawdę te pierwsze wideo były dla mnie przynajmniej bardzo wartościowe. O weganizmie mogę powiedzieć swoją historię, to co Wam mówiłam w poprzednim wideo, że też byłam weganką i też mogę powiedzieć, jaki to miało wpływ na moje zdrowie. Zwrócę uwagę teraz, zwracam uwagę i robiłam pierwszy raz w życiu sobie, słuchajcie, tatara. To może drugi raz w życiu jadłam, pokażę Wam tu gdzieś stawkę, ale pierwszy raz w życiu sobie robiłam i naprawdę mi smakował, więc coś w tym może jest i to zaburzenie wchłaniania żelaza chciałabym poprawić jednak. Chociaż tak jak mówię, ja naprawdę, ja pamiętam, mówię Wam jak dziś, jak lekarz mnie po prostu dostałam od razu skierowanie do szpitala, bo lekarz nie mógł wierzyć, że ja w ogóle chodzę, że w ogóle z takim poziomem żelaza to ja powinnam nie żyć. Tak, a ja ćwiczyłam, słuchajcie, bardzo namiętnie, byłam bardzo żywa i w ogóle no. Więc w ogóle tego nie odczuwałam, tak? Bo lekarz się mnie pytał, ale pani nie śpi, ale pani nie jest ociężała, nie męczy się pani i tak dalej. Ja mówię, nie, ja ćwiczę. Ja tu. Po prostu nie wierzyli. Dlatego też do szpitala mnie wysłali po prostu, że musieli udowodnić, że to żelazo, brak tego żelaza musi na mnie jakoś wpływać. No, że i chociaż i próbowano chociaż to wmówić, że właśnie migreny. No nie. Aczkolwiek, jeżeli, wiecie, by mi się, nie daj Boże, coś stało, wypadek czy coś taki nagły i utrata krwi, no to mogliby mnie nie uratować, bo żelazo to jest krzepliwość krwi, więc tutaj mogę się z tym zgodzić, że no ratuje to życie, tak? Więc tak chciałam Wam powiedzieć, tak, jadłam pierwszy raz w życiu zrobiony przez siebie tatar i smakował mi. I widzę zmiany, ale to wiecie i chcę trochę wprowadzić właśnie więcej takiego czerwonego mięsa, żeby zobaczyć, czy to moje żelazo się poprawi. I dodatkowo, słuchajcie, ale to właśnie, dodatkowo to nie zmienia faktu, że ja lubię owoce, warzywa i ja się bardzo dobrze po nich czuję. Lekko i pełna energii. I to też może mieć wpływ, że ja jako dziecko, to moja mama robiła mi najczęściej właśnie warzywne zupy. Co wiecie, do dzisiaj uwielbiam zupy i dla mnie zupa jest podstawą. Więc to nie jest tak, że ja rezygnuję, ja przejdę teraz na tą dietę i tak dalej. Nie.
Tak naprawdę trzeba znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie, dla siebie najlepszą dietę, życie, styl, bo nie każdemu będzie pasować. Wiecie, można adoptować pewne rzeczy i sprawdzać u siebie, ale nie porównywać się i nie porównujcie się nigdy z innymi. Rinek, szalejesz? Nie porównujcie się z innymi, bo to do niczego nie prowadzi. Bo najważniejsze jest to, żebyście siebie porównywali. To, jak wyglądaliście kiedyś, jak wyglądacie teraz, czy jak zjecie to, jak się czujecie i tak dalej. Obserwowali siebie, a nie innych. Od innych możecie czerpać inspiracje, wiecie, jakieś wnosić do swojego życia zmiany, ale tylko wy widzicie, czy one dobrze wpływają, czy nie. Oczywiście u kogoś mogą dobrze wpływać, ale niekoniecznie u was. Nie ma, właśnie nikt wam nie wypisze recepty, że to sprawdziło się temu, więc to zastosuj i tak będziesz miał. Nie ma czegoś takiego. To nasze życie jest po to, żeby tego doświadczać, sprawdzać na sobie dosłownie. Także adoptować, inspirować się jak najbardziej, ale patrzcie to pod względem siebie, jak wy się czujecie z tym. I więcej miejsca nie oznacza, słuchajcie, że ja teraz nie będę owoców jeść czy tak dalej. Nie, bo ja to lubię. Ja na tym zostałam wychowana. Moi rodzice, moja mama często właśnie na przykład desery, słuchajcie, jak ciasta i to ja takich rzeczy nie znałam. Moja mama mi tarła jabłko na tarce z bananem i to była dla mnie deser. Ja nie jadłam ciastek, ciasteczek. Owoce były deserem. Najczęściej właśnie sezonowe jabłka i jak banan się trafił, to było fajnie, bo to był owoc tropikalny. Pomarańcz na święta, takie rzeczy. Więc to się nie zmieni, bo ja nie uważam, żeby owoce robiły mi krzywdę albo warzywa, ja je lubię. Ale to nie zmienia faktu, że mięso też ma witaminy i prawdopodobnie takie, które najlepiej się nam przyswajają i po prostu nas dobrze odżywią. Tu chodzi o nasze zdrowie, życie, żeby było jak najlepsze, tak? I zabijanie zwierząt, słuchajcie, zabijanie zwierząt to jest okrucieństwo, to jest zupełnie dwie inne sprawy, fabryki i tak dalej. Więc po prostu ten kanał uważam, że przyda się wielu też może z Was, młodym ludziom, że otworzy oczy, że nie ma jednej recepty. Nie szukajcie jej, szukajcie recepty dla siebie. Adoptujcie pewne rzeczy, sprawdzajcie, ale porównujcie u siebie, a nie z kimś, że o jemu tak i to zmieniło. Nie, zastosujcie i porównajcie u siebie, jakie to Wam dało zmiany. Dobra, gadam, wideo wyjdzie, filmik wyjdzie, po prostu gadam. Gadam z mojego centrum dowodzenia nowego, zielonego. Za oknem to już niedługo będzie zielono, ale tu wkoło mam zielono. No i tak się chciałam odezwać, bo słuchajcie, już następne wideo to myślę będą z pierwszymi wrażeniami z fabryki kosmetyków. Więc zobaczymy, jak to będzie, jak ja dam radę, co się wydarzy. Trzymajcie kciuki. Widzimy się już niedługo w następnym. Słonko nosimy w sobie.